Cześć, witam wszystkich. Teraz będzie już piąta rada, którą przekazuję. Wybrałem sobie do tej rady takiego gościa. Na niego mówią chyba Papa Smurf. Widać go tutaj. On już wie też, o co chodzi. Ja mu wcześniej wszystko wytłumaczyłem. Także będzie mi zaraz przekazywał telepatycznie, co ja mam wam przekazać. O, jaki ten zadowolony z siebie, dobra. No to tak, chodzi o podbite oko. Czasami się zdarza taka przykra sytuacja. Jakby Papa Smurf postąpił, gdyby był młody oczywiście i miał podbite oko. Musiał chodzić do szkoły i tak dalej. Dobra, no to po kolei. Pierwsze. Poproś kolegę, albo koleżankę, albo sam, że i po prostu podbij sobie drugie oko. A jeżeli ktoś się zapyta, czemu masz podbite oczy, to powiedz, że już tak po prostu masz. A chyba rada jest bardzo, bardzo mądra. Fajnie sobie podbić oko drugie. Ach, Papa Smurf, dobra, drugie. O, to już takie chyba bardziej sensowne. Weź kosmetyki mamy i codziennie rano przed szkołą, ale podejrzewam, że także to dodaję od siebie, po powrocie ze szkoły też po prostu maluj sobie to oko, żeby wyglądało w miarę naturalnie. Mama powinna mieć coś takiego, jakieś tam pudry czy coś. Dobra, Smurfie, dawaj trzecie. Mam. Okej, okay, o, to jest niezłe. Poproś najlepszych kumpli, żeby też podbili sobie oko. Mówcie wtedy wszystkim, że założyliście nowy klub, Limo Klub, tak go możecie nazwać. Zapraszajcie się wzajemnie do domów. A po co? Po to, żeby mama zobaczyła, że nie tylko wy i że to nie, że ktoś tam was uderzył. Nie, nie. To, że wy macie taki klub i na początek, jak założyliście, to każdy musiał mieć podbite oko i każdy nowy członek, jak będzie wchodzić, to też będzie musiał go podbić. Znaczy go, no to oko, nie? Dobra, następne, dawaj. Mam, to czwarte już, tak? Załóż się z kolegą, że na przykład przez tydzień będziesz nosić gogle. No i wtedy masz wytłumaczenie. Gorzej będzie ze szkołą, no czasami zależy wszystko od szkoły, czy będziesz mógł w tych goglach tam być, czy nie. Najwyżej sobie zrobisz maleńki urlopik, nie, z tej szkoły. Tylko wtedy co tu robić, nie? Rodzicom to jakoś wytłumaczysz i myślę, że zrozumieją. Czyli jeszcze raz, zakład z kolegą i gogle. Piąte. No, to już bardziej jest takie drastyczne. Ogól łeb na łyso. Pomaluj go całego na różne kolory. Nie, nie, to nie wiem, czy to mówić w ogóle. Dobra, powiem. Ale, aha, no dobra. Chodzi o te wagary znowu w szkole. Ciężko będzie być łysym i kolorowym w szkole, nie? Przynajmniej Papa Smurf pamięta takie czasy, kiedy za trochę dłuższe włosy trzeba było iść do domu albo do fryzjera, nie? I nie pojawiać się w szkole z krótkimi włosami. Dobra, papa, dawaj dalej. Aha, to samo, tylko bez golenia łba. Taka light wersja, czyli lekka po polsku. W końcu jesteśmy w tym kraju. Szóste. Mów wszystkim, że chorujesz na śniakopatię. To znaczy, jak się dotkniesz, to zaraz w tym miejscu siniak, nie? Czyli dotknąłeś się pod okiem. No, niebezpieczna zabawa, papo Smurf, ja ci to powiem, bo jak znam kolegów i koleżanki, to każdy będzie chciał sprawdzić, jak to jest z tymi siniakami, nie? I czekacie niezła mucka. Także uważaj na ten punkt. I co, papa, ostatni mówisz? No dobrze, ostatni sposób, aleś wymyślił i to ty. Tego się nie spodziewałem po Smurfach, no ale dobra. Nie wiem, skąd on to wie. Trzeba pójść do kościoła, a tam pomodlić się o natychmiastowe zniknięcie lima. I albo wyjdzie, albo nie. Dobra, papa, jesteś zwolniony, nie zwolniony, tylko wolny, możesz sobie iść do swoich Smurfów. A ja wam dziękuję za uwagę. Będą jeszcze inne rady. Na razie, cześć.